Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę wam wszystkie nowości kosmetyczne, które ostatnio sobie nabyłam. Taki niby dużo, niby niedużo. Zacznijmy może od Avonu. Kolejne zamówienie od Halinki zostało zrealizowane. Rzeczy z pielęgnacji, które zamówiłam tym razem w Avonie. Jest to taki ogromny szampon z serii Naturals i to jest niby 2 w 1 szampon z odżywką. I on jest z, jak zwykle się nie przygotowałam, mango i imbir. Bardzo, bardzo fajnie pachnie. Przede wszystkim jest to bardzo duża pojemność, bo jest to 750 ml, a nie wiem, czy dałam za niego 10 zł, pewnie nawet nie, wydaje mi się, że jeszcze mniej. Tak więc ja szampony z tej serii bardzo, bardzo lubię, bo jak wiecie, ja za dużo od szamponu nie wymagam, a ten wszystkie te moje małe wymagania spełnia, bardzo fajnie pachnie i... na pewno jeszcze jakieś z tej serii, z serii Naturals będę próbować w przyszłości. Następnie kupiłam sobie 2 kremy do twarzy, ponieważ nie mogłam się zdecydować. I teraz kremów ci u mnie dostatek, bo kończy mi się krem, z którego obecnie używam, z L'Oreala Happy Derm. I właśnie chciałam sobie kupić coś nowego, nie mogłam się zdecydować, więc wybrałam 2. Pierwszy to jest ten z serii Avon Care i on się nazywa Light Moisture i jest z ogórkiem. Jego chyba mogę wam pokazać, tak. On ma taką fajną, żelową konsystencję, bardzo przyjemny ogórkowy zapach, bardzo świeży taki, który bardzo mi odpowiada i dosyć dużą pojemność, ponieważ to jest aż 100 ml, więc jestem ciekawa, ile mi zajmie zużycie go. Drugi to jest typowo krem na zimę i to jest z tej serii Solutions i on jest jeszcze nie otwarty, ale pokażę wam, jak wygląda słoiczek. Słoiczek wygląda w ten sposób, z tego co pamiętam, tu jest zaślepka chyba. Tak. Ale można ją podnieść. On już wygląda, ma taki lekko różowawy kolor i pachnie no, dosyć przyjemnie, jak taki typowy krem tak naprawdę. Z tego co pamiętam, on ma jakiś SPF, ale mogę się mylić. Tak, on ma SPF 15 i to jest właśnie typowo krem na dzień, na zimę. No nic, zobaczymy. Na razie jeszcze kończę tego mojego L'Oreala. Jeszcze jeden jakiś tam krem dostałam, więc będę miała kremów na zimę, że łohohoho. Z takich rzeczy kosmetyczno-niekosmetycznych zamówiłam sobie klipsy do włosów, ponieważ wiecznie mam problem z tym, że rano jak się maluję, to ta moja nieszczęsna grzywka, którą mam nadzieję niedługo doprowadzić do ładu, bo no koszmar. Już nigdy więcej nie zdradzę mojej Izy, tylko ona chyba umie obsiąść mi grzywkę tak jak ja bym tego chciała. Tak więc wracając do tematu, kupiłam sobie klipsy właśnie, żeby podczas makijażu jakoś radzić sobie z tą moją nieszczęsną grzywką. One kosztowały, nie wiem, 4-5 zł, były dosyć niedrogie. Oprócz tego wzięłam sobie, zabijecie mnie, ale w ostatnim czasie tyle nowych zapachów mi przybyło, że po prostu ja nie wiem, kiedy ja to zużyję, ale stałam się jakąś takim... jestem zwariowana na punkcie zapachów, mam bzika na ich punkcie zdobywania nowych i ten, który mam teraz, to jest jedna z nowości. Jet Femme Holiday. Tak wygląda flakonik, bardzo mi się podoba. Pojemność 50 ml standardowa i też taki bardzo fajny, świeży zapach. Bardzo, bardzo, bardzo w moim stylu. Dlatego też na niego była jakaś promocja czy coś. Wiem, że też go zamówiłam za jakieś śmieszne pieniądze, 20 paru złotych u Halinki, z tego co pamiętam. Oprócz tego zamówiłam sobie jeszcze... A, zapomniałabym, jeszcze mam 2 lakiery, no bo tu je zaraz wyciągniemy z szuflady. 3 rzeczy do paznokci. 2 lakiery i coś innego. To coś innego to jest żel do skórek. To jest wszystko opakowane w takie kartoniki. Żel wygląda w ten sposób. Jest to żel z witaminą C. Ma 15 ml. Ma w sobie takie, nie wiem czy to zobaczycie, wydaje mi się, że tak, ale ma w sobie takie drobinki. Jedyne co to wydaje mi się, że nie jest dosyć ekonomiczny, bo zobaczcie, tutaj widać już zużycie i tutaj u góry też mam taki bąbelek, a ja tych rzeczy używam od 2 tygodni, ponieważ Avon przyszedł mi jakoś tuż po Sylwestrze. Tak więc... to ekonomiczność mi nie za bardzo pasuje, natomiast konsystencja tego żelu jest fenomenalna, jest fajnie nawilża, ale nie jest za tłusty, tak jak posmaruję sobie skórki oliwką i potem na przykład piszę coś na komputerze, cały komputer mam potem tłusty, natomiast przy tym tak nie jest, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tego produktu i wydaje mi się, że kupię go ponownie.
No tylko z tą ekonomicznością, ale on chyba też był w jakiejś promocji. No i oprócz tego kupiłam sobie też dwa lakiery. Pytaliście się mnie, co sądzę o lakierach z Avonu. No i jeszcze nie wiem, co o nich sądzę, dlatego że tak jak widzicie, kupiłam sobie dopiero dwa nowe. Pierwszy, który kupiłam, to jest odcienie Ballerina. I to jest typowy lakier do Frencha. On jest z tej serii Speed Dry. Ja myślałam właśnie, że on będzie taki bardziej... No, mniej transparentny, o w ten sposób, natomiast on jako tak sobie raz zrobiłam nim powiedzmy swatcha, to jest, bardziej się nadaje, będzie się nadawał do Frencha, ale zobaczymy, bo jeszcze jakoś nie miałam fazy sobie robić nim Frencha. Drugi nazywa się Perfectly Flash i to jest już z tej serii Nailwear Pro. I on wygląda w ten sposób. Jest to taki właśnie lakier nude, troszeczkę ciemniejszy od mojego tonu skóry. Natomiast bardzo fajnie wygląda, nie wygląda, przynajmniej na mnie nie wygląda babcinie, chociaż na niektórych tonacjach może mieć taką tendencję, więc z nim trzeba uważać. Tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz tak, jeszcze dwie rzeczy. Zamówiłam sobie, znaczy tak, jak już zamówiłam tę rzecz, to potem obejrzałam filmiki dwóch dziewczyn. Obejrzałam filmik Żanciola i obejrzałam filmik Grażynki ASD525 i zjechały strasznie ten produkt, no więc ja mówiłam, matko, no już zamówiłam sobie bubla, no ale trudno. Natomiast mam troszeczkę inne wrażenia na temat tego produktu, może właśnie dlatego, że dziewczyny nastawiły mnie tak negatywnie. To jest liner w żelu z Avonu, z tej serii Super Shock. Oczywiście ja mam ten sam kolor, który miały dziewczyny, czyli Shimmering Sapphire. Z tego co pamiętam, tak, Shimmering Sapphire się nazywa. I dziewczyny go pokazywały, ale wam również go pokażę. Ja w ogóle mam dzisiaj nim zrobione kreski, bardzo często go używam. Zgadzam się z tym, co mówiły dziewczyny, że ciężko się z nim pracuje. No Bobbi Brown to nie jest, możecie być tego pewne. Ten kolor wygląda tak, on troszeczkę inaczej wyglądał w katalogu, jest bardziej granatowy, a mniej kobaltowy. On tutaj też wydaje się bardziej kobaltowy tak naprawdę, kamera nie oddaje tego, jaki on jest naprawdę. Natomiast tak, mnie sam kolor mimo wszystko i tak bardzo się podoba. Bardzo mi się podoba to, jak właśnie wygląda na powiekach, ale niestety dosyć ciężko się z nim pracuje, to jest fakt. On jest taki, że nie wystarczy nim sobie zrobić kreskę raz. Trzeba tą kreskę kilka razy poprawiać, jednak ja nie mam nic przeciwko temu. Nie będę wam go polecać, bo nie chcę po prostu wam go polecać. Ja osobiście go lubię i mnie się podoba ten efekt. Mam zastrzeżenia właśnie jeśli chodzi o to, jak się z nim pracuje. Nie wiem, też mam wątpliwości, czy on mi jakoś tak w miarę szybko nie wyschnie, ale no to zobaczymy. I ostatnią rzeczą, którą sobie zamówiłam, bo myślałam, że będzie mi przywodzić na myśl dawne czasy, czasy liceum, to jest błyszczyk w kulce z tej serii Color Trend. I ja mam Sweet Peach, z tego co pamiętam, zaraz go wyciągniemy. Już całkiem rozwaliłam opakowanie. On wygląda w ten sposób. On ma w sobie tutaj, jak widzicie, w kamerze te drobinki wydają się ogromne, natomiast na ustach one są dużo bardziej subtelne, nie są tak, nie świecimy się z daleka jak kula dyskotekowa, aczkolwiek no, można je zauważyć. Ja tak jak mówiłam, mam tą wersję Sweet Peach, czyli brzoskwiniową. Myślałam, że będzie mi troszeczkę przywodził na myśl te błyszczyki, które były, kiedy ja byłam w liceum, właśnie były wtedy w katalogach w Avonie, błyszczyki w kulce i one były takie fajne, gęste, bardzo, bardzo fajnie się błyszczały. On też fajnie się błyszczy, natomiast nie jest aż taki gęsty, żeby tak długo utrzymywał się na ustach i tym jestem troszeczkę zawiedziona, ale generalnie błyszczyk sam w sobie nie jest zły i też nie był jakoś bardzo drogi, więc nie ma czego żałować po prostu. Okej, więc to by było wszystko, jeśli chodzi o Avon. Trochę tych rzeczy jednak mimo wszystko było. Następnie zrobiłam takie małe zakupy na stronie Patal. O stronie Patel już wam kiedyś mówiłam, nie jestem jakąś wielką fanką tej strony, dlatego że z nimi trzeba uważać, bo mają sporo kosmetyków niestety po terminie ważności, ale na Facebooku wrzucili informację, że pojawiły się u nich na stronie lakiery Essie i jak ja wyszłam tam i zobaczyłam, że te lakiery są po 12 zł, no to mówię no way, muszę po prostu sobie kupić i... To były lakiery, one są oczywiście w tej starszej wersji, jeśli chodzi o design butelek, bo ta nowsza, zaraz wam pokażę, chociażby na przykładzie Essie Good To Go,
Ta nowsza już ma na przykład nazwy tutaj na nakrętce u góry. Natomiast te mają wszystkie nazwy tutaj na dole, ale to nie jest istotne. Ja wiem, że to jest z kolekcji z zeszłego roku, więc one jeszcze nie są aż tak bardzo stare, żeby miały na przykład 10 lat. Konsystencje też mają w miarę w porządku, to znaczy nie są glutowate i gęste. Zamówiłam sobie 3 kolory. Ja teraz, jak widzicie, kupuję same takie jasne lakiery, ponieważ w takich tylko mogę chodzić w ciągu tygodnia, więc ich teraz potrzebuję najbardziej. Zacznijmy może od tego lakieru, który mam teraz na paznokciach. To jest taki właśnie bardzo jaśniutki fiolet. I on się nazywa Nice is Nice. To właśnie nie pamiętam, jak się dokładnie nazywała ta kolekcja, ale jeżeli mi się przypomni, to zostawię Wam na dole. Przygotowałam sobie też oczywiście swatche na moim fantastycznym Color Wheel wzorniku. I tutaj on jest, tak jak widzicie, zarówno na moim paznokciu, jak i na tym wzorniku. Następny lakier to jest French Affair. Wydaje mi się, że dosyć popularny odcień. On mi się bardzo, bardzo podoba, natomiast jeśli chodzi o ten kolor, mam dosyć duże zastrzeżenia co do pigmentacji, ponieważ ja musiałam tym lakierem pomalować paznokcie 3 warstwami, żeby wyglądały w miarę w porządku, i on, mamy go dokładnie w tym miejscu. To jest taki bardzo jasny różowy, taki wręcz cukierkowy róż nawet. I ostatni, trzeci, to jest taki typowy nude i on się nazywa Topless and Barefoot. Też w miarę popularny odcień. Wydaje mi się, że właśnie w tym sezonie letnim w zeszłym roku bardzo dużo dziewczyn rzuciło się na ten kolor. I ja go mam tutaj. On już też nosił mi się bardzo, bardzo w porządku i miałam go chyba 2 tygodnie temu na paznokciach. Tak więc to by były, jeśli chodzi o Essie zakupy. Dodatkowo zamówiłam sobie, dałam się namówić wszystkim dziewczynom, które tutaj podniosły taki raban na temat tego konkretnego produktu, i stwierdziłam, że sobie spróbuję. Co prawda już wybór kolorów nie był zbyt duży, ale nieważne. Zamówiłam sobie ten cień w musie z Rimmela. On kosztował na stronie Patal 2,70, więc to naprawdę są śmieszne pieniądze. I mam kolor 09, to jest taki kolor srebrny po prostu, natomiast on w zależności od światła wychodzi niestety czasem niebiesko. Natomiast tak jak widzicie, prezentuje się tak. Nie jestem tym produktem za bardzo zachwycona, niestety. Dlatego, że znaczy, nie chcę go jeszcze spisywać na straty tak do końca, ale będę próbować jeszcze może coś z nim zrobić. Natomiast użyłam go na bazie z Too Faced i zrolował mi się momentalnie. Te dziewczyny mówiły, że on się trzyma pięknie. Niestety, na moich powiekach nie było czegoś takiego, tak więc ja jeszcze będę spróbuję jeszcze na Urban Decay, spróbuję jeszcze pokombinować z nim po prostu, może coś mi się uda, zobaczymy. No i ostatnią rzeczą, którą sobie zamówiłam, to jest tańszy odpowiednik Beauty Blendera, czyli Beauty Expert Cosmopolitan, Blend Perfection Sponge. Ja tą gąbeczkę zamówiłam sobie ze strony Feel Unique. Jeżeli jesteście zainteresowani, to podam Wam linka na dole do tej strony. Oczywiście nie jestem w żaden sposób z nimi powiązana, po prostu sobie tą gąbkę tam zamówiłam, oni mają darmową przesyłkę. Pewnie wiecie, jak ta gąbeczka wygląda, ona wygląda w ten sposób. No i powiem tak, nie jestem zawiedziona, ale nie jestem też zachwycona. Nie ma się co oszukiwać, że ona będzie, że tak powiem, idealną kopią i będzie faktycznie taka jak Beauty Blender, bo pomimo wszystko Beauty Blender jest tylko jeden. Przede wszystkim dlatego, że zupełnie inna faktura jest tej gąbki. Ona jest taka bardziej twarda, bardziej zbita. Beauty Blender jest dużo delikatniejszy, ma tą fakturę taką porowatą, no i z nią, jeśli chodzi o nią, do prania mam problemy od samego początku, tak więc nie jest źle, efekt nieuzyskiwany jest całkiem w porządku, ale jednak mimo wszystko no jak dla mnie nie jest to kopia w żaden sposób, to jest jakaś tam alternatywa. Nie wiem, kosztowało mnie chyba około 30 zł. Tak więc ewentualnie można sobie spróbować, ale no jestem zdania, że Beauty Blendera ona na pewno nie zastąpi. No, i to by było wszystko. Rozgadałam się na prawie 15 minut, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie.
dajcie znać, czy wy skorzystaliście z jakichś fajnych okazji ostatnio, jeśli chodzi o kosmetyki, może coś nowego odkryliście, chociaż w sumie nie wiem, czy powinnam was o to prosić, bo znowu będę chciała sobie coś kupić i będzie dramat, a już mi się to wszystko w szufladach nie mieści. Tak więc dziękuję wam bardzo dzisiaj za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!